Cześć, nazywam się Wojtek i dzisiaj zrobimy sobie warsztat wody słodkie, wody słone, który obejmuje zagadnienia gęstości, mieszania się ze sobą płynów oraz napięcia powierzchniowego. Pierwsze doświadczenie, jakie sobie dzisiaj zrobimy, to jest tęcza w probówce. Potrzebne nam są trzy pojemniczki. Ja mam tutaj trzy szklane zlewki, trzy barwniki. Niebieski, czerwony i żółty. Do każdego z tych pojemniczków sypię sobie odrobinę barwnika. I teraz do każdej zlewki leję 100 ml wody. Teraz potrzebna nam będzie najzwyklejsza w świecie sól kuchenna. Do koloru niebieskiego sypiemy 4 łyżeczki soli. Do koloru czerwonego sypiemy 2. Żółty zostawiamy w spokoju, do niego nic nie sypiemy. I teraz tą sól musimy wymieszać tak, żeby ona nam się rozpuściła. Teraz będziemy potrzebować probówki oraz pipety. Pipetą nabieramy sobie koloru niebieskiego i wlewamy go na samo dno probówki. Teraz nabieramy sobie kolor czerwony. I najważniejsza rzecz, nie możemy dopuścić do tego, żeby te dwa kolory nam się wymieszały. Więc przechylamy probówkę, wkładamy pipetkę, opieramy ją o ściankę probówki i bardzo powoli po kropelce wlewamy do środka. I tym samym sposobem wlewamy też kolor żółty. Widać już efekt końcowy, mianowicie mamy trzy kolory, które nam się ze sobą nie zmieszały. Niebieski, czerwony i żółty. Co jest tego powodem? Zagęszczenie. Mianowicie gęstość każdego z tych roztworów jest inna, ponieważ do każdego z tych roztworów dosypywaliśmy sól, poza oczywiście kolorem żółtym. W niebieskim jest soli najwięcej, więc ma największą gęstość i jest też najcięższy. W czerwonym są tylko dwie łyżeczki soli, więc gęstość jest dwa razy mniejsza. Żółty nie ma w sobie w soli w ogóle, więc jest na samej górze. Kolejnym doświadczeniem będzie lampka lawa. Potrzebne do tego doświadczenia nam jest przede wszystkim naczynie. Może to być słoik, ja tutaj mam kolbę z szeroką szyjką. Potrzebujemy oleju, wody i barwnika. Sypiemy sobie odrobinę barwnika na dno. Dolewamy około 100-150 ml wody. I dolewamy oleju. Teraz potrzebne nam będą tabletki musujące, najlepiej zwykłe wapno. Wrzucamy tabletkę do kolby i patrzymy, co się dzieje. Olej i woda mają różne gęstości. Olej jest również lżejszy od wody, dlatego jest wypchnięty bezpośrednio na samą powierzchnię. Natomiast wrzucając tabletkę musującą do samej wody, ona zaczyna wchodzić z nią w reakcję i zaczyna wydzielać dwutlenek węgla, który porywa ze sobą na samą powierzchnię
bańki z kolorową wodą, co można zobaczyć tutaj w tej kolbie. Dwutlenek węgla, wydostając się na powierzchnię, powoduje, że bańki z powrotem zaczynają wracać nam na samo dno, przez co powstaje nam efekt lampki lawy. Kolejnym doświadczeniem będzie wulkan. Do tego potrzebujemy naczynie, najlepiej miskę oraz na przykład butelkę. Ja tutaj mam kolbę z wąską szyjką, w której na samym dnie znajduje się płyn do mycia naczyń. Na początek zrobimy sobie dwa roztwory. Roztwór sody oczyszczonej oraz kwasu cytrynowego. Do jednej zlewki wsypujemy 3 łyżeczki sody oczyszczonej. Do drugiej 3 łyżeczki kwasu cytrynowego. Dla dodania efektu można dodać 2 barwniki. Do sody dodam sobie kolor żółty, a do kwasku kolor niebieski. Obie zlewki zalewamy na około 150 ml wody. I mieszamy to tak, żeby obie substancje nam się rozpuściły. Bierzemy sobie wcześniej przygotowaną miskę. Teraz bierzemy oba roztwory i musimy je wlać naraz do kolby, bardzo gwałtownym ruchem, a dla bezpieczeństwa ja tutaj się jeszcze odsunę. Tutaj dokonam do reakcji między kwasem cytrynowym oraz sodą oczyszczoną, reakcji zobojętniania, przez co powstał nam dwutlenek węgla, tworząc tym samym wodę gazowaną. Natomiast przez obecność płynu do mycia naczyń powstała nam też bardzo duża piana. No i oczywiście przez 2 różne barwniki powstał nam nowy kolor, w tym wypadku żółty z niebieskim stworzyły nam zielony. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo.